magazynie informacyjnym Jastrowie. Bukowińskie spotkania, Dzień Dziecka, raport o stanie gminy, rajd szlakiem wału pomorskiego, otwarcie Pszoku. Tłumy mieszkańców przyciągnęła 30. edycja bukowińskich spotkań. Ona jest zbudowana na tej bazie jak wszystkie poprzednie 29, czyli jest oparta na prezentacjach pełnego spektrum bukowińskiego folkloru. We wszystkich możliwych formach prezentacji scenicznych, oczywiście w pełnym przekroju narodowościowym, charakterystycznym daty historycznej jeszcze z przełomu XIX i XX wieku Bukowiny. Ta impreza jest mocno zakorzeniona w naszej gminie. No to jest taką tradycją od 30 lat. Ja nawet mogę powiedzieć, że w tym roku mija 30. rocznica mojego ślubu, która się również wiąże z 30-leciem bukowińskich spotkań. Także jesteśmy związani. Przyjeżdżam co roku, bo bardzo lubię taki ludowy folklor. No i teraz te jeszcze smaki Bukowiny doszły tym bardziej. To wydarzenie było także swoistym debiutem w roli dyrektora OKJ pani Karoliny Frączek. Jakie są plany związane z nową funkcją? Zadbanie o nową jakość imprez kulturalnych, wydarzeń i całości funkcjonowania ośrodka. Mam nadzieję, że uda mi się kontynuować to, co do tej pory stworzyłam z uprzednią panią dyrektor, obecną wiceburmistrz Agnieszką Górzewską-Klofik, i zadowoli to naszych odbiorców. Jak publiczności podobał się przygotowany program? Zespoły są coraz lepsze. Wczoraj bardzo pięknie występowali Ukraińcy, bardzo nam się podobali. Także wiele atrakcji tutaj jest, dodatkowo te występy Teatru Światła. Jest to atrakcja dla Jastrowia. Ważnym artystycznym wydarzeniem dla ducha był koncert zespołu Future Folk. Natomiast dla ciała niezastąpione były smaki Bukowiny. Co najbardziej smakowało? Chleb z taką mieszanką różnych grzybów. Bardzo to fajnie smakowało. No. To znaczy ja nie wiele zrozumiałem, co smakować, dlatego przyszedłem, mam właśnie mleko, które mi bardzo smakuje i kawałek chleba zjadłem. A ja zjadłam coś na wzór pierogów ruskich, ale w takich kwadracie i tak jakby zapiekane na głębokim tłuszczu. I bardzo mi to smakowało. Potwierdzamy, wszystko było pyszne i nawet a la ruskie nie odbijały się czkawką. W naszej gminie hucznie obchodzono Dzień Dziecka. Wszyscy zaangażowali się, aby to szczególne święto udało się jak najlepiej. Wszystkie grupy, które tu mamy w Sypniewie, czy straż, czy te kobiety aktywne, czy sołectwo, zrobiliśmy to pierwszy raz wszyscy razem, tak? I Dom Kultury. Nie było czegoś takiego jeszcze, że wszystkie organizacje, które są w Sypniewie, zrzeszyły się i po prostu ten Dzień Dziecka tak może wyglądać, jak wygląda. To jest Święto Dziecka. Dzieci muszą być szczęśliwe. A co naszym pociechom najbardziej się podobało? Zjeżdżalnia, wata, wszystko. Jak często powinien odbywać się Dzień Dziecka? Raz w miesiącu, co dwa dni. Jedną z wielu atrakcji były zawody strongmanów, w których uczestniczyli także nasi młodzi mieszkańcy. Czwórka młodych chłopaków zostanie dolosowanych do zawodników. Tworzy wtedy team Czapieski, team Toczek, team Schabowski, team Walczak. Piękna zabawa dla nich, występować z takimi mistrzami, jak oni będą. Konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale czy wszyscy na nie czekali? Nie, ja rezygnuję. I dlatego na naszych imprezach jest duży wybór atrakcji, ponieważ gusta są różne i nie ma na to siły. Podczas sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu został przedstawiony raport o stanie gminy. Znaczy, raport pozwolił po raz pierwszy podsumować jakby to wszystko, czym gmina się zajmuje. I przeciętny obywatel, przeciętny mieszkaniec, który tu płaci podatki, może po prostu zobaczyć, na co idą jego pieniądze. Co wynika z raportu? Jesteśmy gminą bodajże o największej lesistości w Wielkopolsce. To jest nasz atut z jednej strony. Z drugiej strony no też muszą mieszkańcy wiedzieć, że coś za coś, tak? Nie mamy dymiących kominów, przemysłowych hut, czy też, nie wiem, jakichś monokulturowych, wielkoobszarowych powierzchni uprawnych. Mamy ładny krajobraz, lasy, jeziora, ale też mamy mniejsze dochody w związku z tym. Podczas sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania. Został powołany także budżet obywatelski. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli składać pomysły, na co przeznaczyć dane pieniądze. Propozycja jest przeznaczenia na 100 tysięcy na te zadania z budżetu. Zadania będą mogły być realizowane od 5 do 20 tysięcy, ale zasada
podstawowa na działkach i nieruchomościach gminnych i obiektach gminnych. Mam nadzieję, że po prostu te pomysły, które będą zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego, rzeczywiście będą służyły mieszkańcom, a nie tylko wybranym jakimś grupom. No i rzeczywiście, że ten budżet przyjmie się na wiele lat. To ważne, że pieniądze czekają. Lepiej więc dawać fajne pomysły, niż dorzucać swoje 3 grosze. Historyczno-turystyczny charakter miał drugi rajd rowerowo-motocyklowy szlakiem Wału Pomorskiego. Całą koncepcją tych rajdów było, żeby troszeczkę ludziom też przybliżyć ten Wał Pomorski, o historię i to, co się wydarzyło na tym Wale Pomorskim, na tym szlaku wojennym II wojny światowej, to, co się działo w naszych rejonach i jadąc rowerem zwiedzamy te miejsca. Trasa tegorocznego rajdu różniła się od ubiegłorocznej. Tak, zmieniamy trasę, dlatego że wkoło my mamy naprawdę bardzo fajną okolicę i wkoło tego wszystkiego jest, no, krajobrazy są piękne. Co przede wszystkim przyciąga uczestników na trasę? Niesamowity klimat. Możliwości przejechania się rowerem, możliwość poznania tutaj przyrody, terenów dookoła. Imprezę polecamy, ponieważ naszym zdaniem zawsze lepiej poznawać aktywnie historię, niż bunkrować je w domu. 6 czerwca został otwarty w Jastrowiu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady są przejmowane 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa, sobota. Tutaj można przywieźć odpady opony, odpady zielone, styropian, szkło kolorowe, folie, czyli tworzywo sztuczne, zużyty sprzęt elektroniczny. Takie miejsce przyda się, aby na bieżąco pozbywać się niepotrzebnych, często wielkogabarytowych śmieci. Nie musimy czekać na odległe terminy, ale jedziemy do przoku i nie ma obaw, że ktoś nam da kosza.